Cześć, właśnie dzisiaj dowiedziałem się o Geralcie w Fortnite. CEO Epic Games, Tim Sweeney, który po batalii sądowej z Apple nie utrzymywał z tą firmą żadnych relacji, teraz zapowiedział jednak na Twitterze, że coś może trafić na system iOS. Kolejnego dnia podpiął on w komentarzu do tego posta screena z gry Fortnite. Gracze zaczęli spekulować, czy Tim po poprzednich zatargach dogadał się z Apple'em i wszystko na to wskazuje. Studio Bethesda zaktualizowało na swojej stronie dział gry Starfield. Potwierdzono tam, że produkcja planowana jest na pierwszą połowę tego roku. Gracze byli zaniepokojeni kolejnym potencjalnym opóźnieniem gry, co wynikało z rzekomych problemów Redfalla. Aktualizacja na stronie Starfielda powinna zatem uspokoić zmartwionych graczy. You're part of Constellation now. Przecieki o grach dla abonamentów PS Plus Essential się potwierdziły. W styczniu 2023 roku jako abonamenci będziemy mogli odebrać za darmo gry takie jak Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 oraz Axiom Verge 2. Elden Ring z zaskakującym rekordem. Gra ta została najczęściej ukańczaną, a zarazem najczęściej porzucaną grą 2022 roku. Wniosek ten został wyciągnięty przez portal Kotaku na podstawie danych serwisu How Long To Beat. Może to wynikać z jej popularności, natomiast jak widać, dalej gry studia From Software okazują się być bardzo polaryzujące. Smutne wieści dla fanów serii Assassin's Creed. Jak wiemy, seria ma doczekać się ekranizacji i produkcja niestety straciła showrunnera, Jeba Stewarta, a jednym z głównych powodów ma być przeniesienie prac nad serialem z Los Angeles do Londynu. Rzekomo między producentem a studiem nie ma złej krwi, a sam Jeb mówi, że serial odniesie sukces. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Miłego wtorku, cześć!